Pewnie nieraz w życiu stanęliście przed ciężkim wyborem, na przykład, którą koszulkę wybrać, albo gdy podczas grania zachciało wam się dwójkę i tutaj pojawił się dylemat, czy grać dalej, czy może się... Dobra, koniec. Dla tych, co nie wiedzą, to jest Maja. A to są drzwi. Wiem, że to wiedział pewnie każdy, ale pomyślałem, że jakoś to ten... W filmie będzie fajnie brzmieć, czy... No wiecie? W tym pomieszczeniu znajduje się naprawdę sporo mini drzwi, a tylko jedne pozwalają stąd wyjść. Zasady tego filmu dzielimy na 3 etapy. Na początku każdy z nas daje losowe numery do 51 drzwi, z czego 50 drzwi to nagrody, a jedno to wyjście. Znowu kolejne 49 liczb pozostawiamy pustych, tym samym robiąc miejsca na kary. Osoba siedząca w pomieszczeniu będzie próbowała odgadnąć numery, które zostały przypisane do drzwi, mówiąc dowolnie liczby od 1 do 100, jeśli jej się uda, wygrywa losową kwotę, jednak jeśli wybierze numer, który nie jest przypisany do żadnych drzwi, dostaje karę. Zasady wyjaśnione, wy oczywiście już subskrybujecie kanał z dzwonkiem i obserwujecie nasze Instagramy, także możemy zaczynać. Możemy. To ja czekam na numer, nie? Numer 9. Niestety takowego nie posiadam. Serio? Początek był dobry. Bardzo dobry. Tak, na początek zaczniemy od wody, żeby wszystko się ładnie kleiło. Jak pierwsze wrażenia? Mokro. Okej, no to słucham dalej. Boże, przecież ja żadnego nie trafię. 88. 88. Wow, brawo. Gratulacje, 10 zł dla ciebie. Ha, to moja ulubiona liczba. Wiedziałam, że będzie. Numer 12. No niestety takiego nie posiadam. A jednak posiadam w swojej liście. 5 zł. Już mam 15, okej. Okay. Zobaczymy, czy idziesz takim myśleniem. Tutaj już jakieś algorytmy powstają. A person who thinks all the time. Numer 19. Jest posiadany, 10 zł. Na razie tylko z wody dostałaś, to jest nie fair. Zobaczymy, jak ty będziesz zgadywał. Dobra, to może numer 25. No co jest? Boże, jaki debil! Ja wiem wszystkie liczby, jakie ty masz. Tak, dobrze, to dawaj dalej, słucham. Ty wszystkie daty ważne tam dałeś. No nie, ja wpisywałem randomowo. 19, 25. Ale ja randomowo wpisywałem, nawet nie wiedziałem. W sensie nie zwracałem uwagi na to. A masz liczbę 5? No nie mam. No dobra. Nie wiem, co by się fajnie kleiło, ale może cię umyjemy szamponem teraz. Tyle? No, pewnie. Oko se umyję. Są mokre włosy, to se umyjemy. Ten wygląda teraz do końca odcinka jak ulizany szczur. Ej, ale ładnie to pachnie. Nie, no to super. A możemy lecieć dalej? Nie chcę. Nie. To poproszę numer 18. Nie posiadam takiego. Aha, nie masz moich urodzin, a swoje masz. Musztarda. Trochę śmierdzi. Jaja se robisz? Ja myślałam, że ty mi wodę lejesz i się cieszyłam. Już chciałam sobie to masować we włosy. Poproszę numer 1. No niestety takiego nie posiadam. No weź, serio? Jak była musztarda, to musi być ketchup. O kurde, zamknięty. A chciałem cię tak z zaskoczenia wziąć. Ale to jest powalone uczucie, jak wiem, że zaraz coś na mnie poleci. Ketchup do buźki. Nie. Poproszę numer 25. A wiesz, że już wymieniałaś wcześniej 25? Nie, to się nie liczy, to ja 26 chcę. No 26 też nie ma, tak się składa. Dobra, to masz jeszcze wodę. Następny numer, słucham. 68. Posiadam. No i super, ile wygrałam? 5 zł. No i super. Poproszę zatem numer 100. Wiedziałem, że taki dasz i takiego nie ma. Trzymaj się, bo teraz epicka rzecz. Ciekawe. Z racji, że jesteś mokra. To było chyba najlepsze ze wszystkiego. To teraz dam numer 93. Nie posiadam takiego. To jak ściany są niebieskie, to ty będziesz niebieska. Niepewna cisza. Coś ty zrobił, gościu. Za koszulkę mi to głównie wlałeś. Poproszę numer 22. Nie posiadam. Nie, ja chciałam 32. Widzieliście kiedyś taką skarpetkę? O, fuu.
ładniej śmierdzi niż ten ketchup z musztardą. Poproszę numer 47. Nie posiadam. Jesteś taka cienka, naprawdę. Mamo. Masz wodę na łeb i się ogarnij. Poproszę numer 51. Nie wiem, jesteś beznadziejna, tak szczerze. 57. Otwieraj buzię. Bo co? Bo tak. Nie. Otwórz buzię i zamknij oczy. Napoimy Michaela. Prawie coś złapałaś. Miałam rację, że ten sok jest obrzydliwy. 97. Akurat jest, 10 zł. No dobra, numer 15. Cieniutko, cieniutko. Widzę, że trzeba cię obudzić nieco. Proszę zamknąć oczy. Nie! Ale to śmierdzi, fuj! Kefir mam. A, jaką złotówkę chyba kosztował? 70 groszy. On chyba przeterminowany już z rok tam leży. Nie drzyj się! Kefir, kefir, kefir. A przystaniesz już? Poproszę numer 44. Nie ma. Spróbujemy zniwelować to. Nie wiem, czy moja taktyka zadziała. Co to było? Orężada. No to śmierdzi jeszcze bardziej. Poproszę numer 3. Wydaje mi się, że już wcześniej mówiłaś 3. Nie. Nie, nie ma trójki. Witamy w odcinku kulinarnym. Dzisiaj przyrządzimy Maję w bułce tartej. Proszę bardzo. Dodajemy szczyptę bułki tartej. Posyp mi jeszcze na nogi, proszę. Szczypta bułki tartej. O, to ładnie zapachniało. Wyglądam jak kurczak w panierce. Proszę numer 79. Nie ma. Ja myślę, że ty jesteś chory. Może tak być. Poproszę numerek. Serio, już nie wiem, jakie mówiłam. 32? Nie, nie mówiłaś. 15 zł jest tak. Juhu! Poproszę numer... 30. 5 zł. Juhu! Poproszę numer 89. Ty masz takiego pecha. Posypiemy cię brokatem, żebyś błyszczała. O, ale fajnie. Poproszę numer 93. Ja nie wierzę, naprawdę ty masz takiego pecha. Ja mam pecha. No masz. Pomocy, pomocy. Zróbmy coś dobrego. Wow. Ale zarąbisty. Ciasteczkowy potwór. W zęby ci się odbiło. Trafisz kiedyś? Słaby jestem w trafianiu. O, mamy to. Wybieram numer pod numerem 4. Nie posiadamy takiego. No to ciekawa jestem bardzo, jakie ty masz tam numer, jak już mi się numery skończyły. Woda. Musiałeś na te wszystkie sypkie rzeczy wodę polać, patrz. Numer pod numerem 7. Nie będę ci podawał ręki. Moje gratulacje. Udało się. Tym razem nic nie dostajesz na łeb. Super, to podaję rękę, gratulując. Nie chcę, ale dostajesz przepustkę na wyjście. Proszę bardzo. Patrzcie, podalibyście mi rękę? Wrota się otwierają. Wrota się otwierają, Michael wychodzi. I Michael idzie do mycia, bo jest lekko brudny. Jak widzimy, proces był naprawdę ciekawy. Zresztą moja mina mówi sama za siebie. A few moments later. Myślę, że możesz zaczynać mówić numerek. Na pewno będzie numer 12. A no jest. Zatem wygrałeś już 5 zł. Czy dałabyś swój szczęśliwy numer, czyli 88? Dałam. O kurde. To masz 10 zł, czyli masz już 15. Czy dałaś... Nie da się tu siedzieć, przysięgam. Sorry, że w tym, ale tak śmierdzi. Czy dałaś numer 100? Tak. Kurde, jaka ty jesteś prosta do rozszyfrowania. Kolejne 5 zł, więc masz 20. Na pewno też dałaś numer 69, bo jesteś zboczeńcem. Dałam. No właśnie. Ale to dlatego, że jesteś moim chłopakiem i ty nazywasz się Milo 69. Co ty pier... Nazywałeś się tak. Co ty gadasz? Nazywałeś się tak przecież. Milo 69 MC. Dobra, kolejne 10.
5 zł. Na pewno dałaś numer 1. No. Boże, serio? No serio, 5 zł. Masz już 35. Na pewno jest numer 33, bo fajnie wygląda i też byś to dała. No. Boże. Ej, no i ja 100% teraz wiem, że ty mnie oszukiwałeś, jak ja mówiłam tyle liczb i, tak? I żadnej nie było. Dobrze, zobacz te liczby, które są tam pod spodem na kejowe. Tam przecież 5 zł. Ach, widzicie jak to prosto, tylko trzeba wytężyć swój umysł genialny. Dałaś też 15? Nie. Kurde, no to pierwszy raz nie trafiłem. Ale chyba za to, że tyle razy trafiłem, zostanę łagodnie potraktowany, nie? Oczywiście, że tak. No i bardzo dobrze. Aha, to jest taka niewiadoma, jak tutaj siedzi. O, ale to jest zimne. No. Ty butów nie ściągasz? Kurde, zapomniałem. Masz te buty, Maja? Widzicie, jak jest mi zimno? Pewnie nie, ale naprawdę jest mi zimno. Dalej, proszę. Ja już się cykam po tym. 22. Nie ma. No nie kłam. Nie ma. Aha, no to nieźle, nie? Pomyliłeś się o jedno. Pytanie, w którą stronę? Może ja już nie chcę. Bułka tarta nie jest jeszcze taka zła. Bułka tarta jest fajna. Teraz mogę trzeć. Proszę dalej numerki. Zaryzykuję i będzie to 21. Nie. 23, naprawdę? Niestety. Nie. No co, czym ty mnie lejesz tyle? Wodą. Skurczu dostałem. No nie lej już. Dobra, 20. Nie. Co nie? Nie ma. No nie kłam. Nie ma. Nie. Nie ma. Ile kasy wygrałem? 2 złote. Aha, to za 2 złote dostałem? Tak, bonus. Nie pamiętam już, jakie numery mówiłem, a chciałem pamiętać. Czy to jest numer 99? Tak. Wiedziałem. Na pewno dałaś też 1. Już to mówiłeś. A 2? Nie ma. A 3? Jest, ale i tak dostajesz za 2. Nie. Ale jesteś skanerem. Dobrze, to 3. Ile wygrałem? 3. 3 za 3. Aha. Czemu ja siedzę ze swoją śmierdzącą skarpetką? Nie na mnie, debilu. Numerki poproszę. Numer 44. Niestety nie ma. A to ładnie pachnie. Pa. Tak normalnie, no. Dobra, to ja się umiem. Nie! Aha. Dobra. Ale kozacko się czuję. 10. Niestety nie ma. Nie, to jest skam. Nie ma. A 11? Nie ma. Nie otwieraj oczu. To fajnie, że popatrzyłem do góry, nie? Ale jesteś teraz piękny. Ona mnie udekorowała, żeby sobie zdjęcia robić. 5 zł za zdjęcie. Dobrze, to jeśli nie było 11, to na pewno będzie jeszcze 29. Nie ma. A 27? Nie ma. Aha. Nie wiem, czy patrzeć w górę, bo... Nie, bo nie, znowu coś innego się wiedzie. Aha, ty jesteś zabita. Aha, jak stąd wyjdę? Aha, szampon lampo! Dawaj coś, bo mi wygrało to! Zdejmij koszulkę! Ała, nie mówię, że się śmiała! Jaki numerek? 13. No niestety nie ma. Też nie ma 13? Nie ma, dobra. Nie, tylko nie wolę. Popcorn. I kto jest lepszy? Ja! Może dałaś taki sam numer jak ja wcześniej, 7. Tak. 10 zł. Numer 56. Nie, i też ci powiem, że masz pecha. Teraz cię trochę rozjaśnimy. Rozjaśnimy twój umysł. No, to tobie byśmy musieli tonę tego wysypać na łeb. No! Czujesz się zapanierowany? Czuję, że mi zimno. Kurde, jaki tu jest pył dookoła. Numer 14. Owszem jest, wygrałeś 15 zł. 40. Powiem tobie, że nie ma. Aha, czy ta informacja mnie zaskoczyła? No już raczej nie. Dupa mnie boli. Ale to śmierdzi z tej reklamówki. Bomba ekologiczna. Czy ty to czujesz? A czemu więcej niż jedno? Masz kolegę na ramieniu. Czekaj, czy są tu, są twoje skarpetki? Poproszę numerki. 77. Czemu taka odpowiedź? Nie rozumiem pytania. Dlaczego taka odpowiedź padła z twojej strony? Dalej nie rozumiem. Gratuluję! Możesz wyjść!
iść. Oła, słyszeliście to? To była moja kość. Tak było. No i darcie się na koniec. Ła. Ale to ja mam mikrofon. Ale ja trzymam. Fikcja. Ła. Abyś się zadławił tą mąką.